aby razem spędzić ten czas na zabawie. Choć goście szacowni i poważne miejsce, pozwolimy sobie pośmiać się przy święcie. Obchodzą je dzisiaj wszyscy pedagodzy, krzewiciele wiedzy, wychowawcy drodzy oraz liczna grupa dzieci i młodzieży, która do systemu oświaty należy. Czyli, krótko mówiąc, jest to święto szkoły. Niech więc poświęcamy ten program wesoły. Szanowne koleżanki i koledzy, witam Was serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu. Ponieważ zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, więc spotkanie to w całości poświęcimy naszemu gronu pedagogicznemu. Musimy spowodować, by zaczęli nas postrzegać jako żywe istoty, by częściej się uśmiechali. Proponuję przyjąć następujący porządek posiedzenia. 1. Powołanie protokolanta. 2. Odczytanie wniosków z poprzedniego posiedzenia i stopień ich realizacji. 3. Rzeczowa ocena nauczycieli. 4. Żale uczniowskie. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Dziękuję i oddaję głos koleżance. Wnioski z poprzedniego posiedzenia. 1. Ograniczyć stawianie jedynek. Nie zrealizowany. 2. Skrócić czas lekcji z 45 do 30 minut. Nie zrealizowany. 3. Wydłużyć wszystkie przerwy do 25 minut. Nie zrealizowany. 4. Przynosić ze sobą do szkoły deskorolki, telefony komórkowe, laptopy w trakcie realizacji. 5. Nie zmieniać obuwia w trakcie realizacji. 6. Pozyskać sponsorów na pomieszczenie sklepiku szkolnego z możliwością darmowego zaopatrywania się w słodycze. Nie jest zrealizowany. Dziękuję. Dziękuję koleżance. Sami kochani widzicie, jak ciężko z tymi nauczycielami. Teraz przechodzimy do punktu 3. To jest konkretnej oceny naszych pedagogów. Tak, tak. Należy wszystkich sprawiedliwie ocenić. Tak jak oni nas oceniają. Sami zapomnieli, jak byli uczniami. Gnębią nas. Rzadko się uśmiechają. Nie znają się na żartach. Za dużo zadają. O, a ja ostatnio słyszałam, jak dwie nauczycielki mówiły, że najpierw awans trzeba było zrobić, a teraz coś o jej ocenie.